Cześć, tu Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii House People Luxury. Ja ostatnio sprzedałam, słuchajcie, jeden domek, stąd mam troszkę więcej gotówki. No i dzisiaj bierzemy się za kolejne zlecanko. Zobaczmy, co my dzisiaj tutaj mamy na mapie, mapa zleceń. Tutaj mamy dwa w jednym, no to tutaj w tej okolicy, co już robiliśmy, a zobaczmy, gdzie jest kolejne. Tutaj jakiś większy domek, zapomniane dziedzictwo. Weźmy się może za ten, zawsze w tamtej okolicy robimy, trzeba się troszkę dalej przenieść. Beatrice zawsze czuła się w sercu artystką. Przekonanie to wzmocniło się jeszcze po odkryciu, jaką pozycję zajmowała jej babka w świecie sztuki za życia w Moonrise Bay. Odziedziczenie jej starego domu wprawiło Beatrice w stan bliski euforii. Zafascynowana ukrytym pod wieloletnią warstwą kurzu dziedzictwem, szuka kogoś, kto przywróci jej domowi dawny blask i przygotuje go do wprowadzenia się młodszego pokolenia. Dobrze, w takim razie bierzemy się za to, a ja standardowo zapraszam Was na G2, link macie w opisie filmu. Moja babka przelała duszę w to miejsce, była znaną pisarką i muzykiem. Podoba mi się tu wszystko, poza przetarciami, zadrapaniami i paskudnymi plamami pleśni. Także proszę, nie zmieniaj zbyt wiele. Niesamowite, w jak dobrym stanie przetrwał ogród. Ale wróćmy do środka, w końcu to dom jest głównym obiektem tego zlecenia. Nie mogę się doczekać, by zagrać na tym pianinie. Te obrazy zwróciły może twoją uwagę? Słyszałam, że jeden z nich był prezentem od bliskiego przyjaciela, babci. To byłby idealny kącik do czytania w deszczowe dni. Nigdy nie miałam szansy poznać babci, ale czuję, że była moją bratnią duszą. Och, ta sypialnia, wręcz krzyczy, artisto, nie sądzisz? To pewnie miało być po francusku, ale ja nie umiem. Jest tu tyle miejsca, każde z zwykłych moich dzieci znajdzie sobie własny kąt. Myśl o przeprowadzce jest tak ekscytująca, nie każ mi zbyt długo czekać. Zapomniane dziedzictwo. Dobrze. Dobrze. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby udało mi się to postawić na nogi, że tak powiem. Posprzątaj śmieci i zabrudzenia. Dobra, z tego co widzę, to... chwasty również. Dobrze. Postaram się i chwasty, i zabrudzenia, i wszystko, co mi się napatoczy. Dobrze, fajnie, że coś w końcu też i w ogrodzie troszkę więcej możemy zrobić, prawda? Ależ ja najchętniej bym, wiecie co, no ten ogród wykosiła. Byłoby najprościej chyba niż oszukać takich poszczególnych chwastów i chwaścików. No ale dobra. No, muszę przyznać, że tutaj w tym filmiku strasznie, ale to strasznie mi się spodobał. No gdzie jest ten chwast? Czy ja na nim stoję? Strasznie mi się spodobał widok na tą skałę. To ten chwast był? Nie. Na tą skałę i na rzekę, no piękne. Czekajcie, tu będzie gdzieś chwast. On jest tu, o to chyba. Tak mi się wydaje, tylko go dosięgnąć nie mogę. Dobra, jak się wnerwię, to pójdzie kosiarka w ruch. Dobra, na razie te większe chwasty może powyrywam, bo je się prościej wyrywa, tak? Żeby też tutaj w tym ogrodzie nie wiadomo ile czasu nie spędzić. Tak na dobrą sprawę ja to mogę sobie zrobić poza nagraniem, bo no, wyrywanie... O, tutaj, patrzcie ten widok. Wyrywanie chwastów nie jest mocno emocjonujące, przynajmniej dla mnie. Dobra, tutaj te chwasty, chwaściki. Tu... Ja też w większej ilości klikam na oślep. Ale się sprawdza. O, i tutaj bardzo ładnie poszło. Jeszcze gdzieś tu, o, tu. Dobra. Tu zabrudzenia, to, no nie malowanie, mycie. O, nawet z zewnątrz, patrzcie, można okna wymieniać. Jaki bajer? To sobie powymieniam od razu. Dobra, tu powiedzmy, że umyte. Tutaj płytki pewnie o sufit, okno wymienimy. Nie no, pięknie mi to na razie idzie. Kto tu rzucał pod sufit? Aha, to się otwiera. Nie, ja chciałam okna powymieniać. A tych co? Tych... No nie uwierzę, że tego nie wymieniamy okna. Daj futrynę. Na futrynie się okna wymienię, jak widzę. Dobra. Tutaj jakieś też coś. No, gdzie jest ten jeden przeklęty chwaścik tu? O, widzę. No, to jesteś ty. Dobra. Poszedł ten przeklęty chwaścik. Dobra, myjemy dalej.
O, pięknie. Jeszcze tu jest jeden przeklęty chwaścik, którego też nie widzę na chwilę obecną. On jest tu, ale on jest z tych innych chabazie i stąd go nie można wyciągnąć. Dobra, mam nadzieję, że on jako jedyny nie będzie miał tam jakiegoś, wiecie, większego wpływu na procenty czyszczeniowe tutaj. Zobaczymy. Dobra, myjemy tu. Co ja mam dzisiaj do tego z tym malowaniem? To ja nie mam pojęcia. W ogóle gra miała aktualizację i to jest jakaś tam drobna aktualizacja związana z tym chińskim rokiem, czy coś takiego, nie? I jeżeli wam nie działają zlecenia, nie wczytują się, zróbcie weryfikację plików. Ja się naprawdę, zanim odpaliłam nagranie tego odcinka, ja się mega namęczyłam, więc od razu wam mówię, co tutaj zrobić, żebyście wy nie musieli się męczyć, jeżeli macie jakieś problemy z grą. Dobra, tu chwaścik i chwaścik tu. Dobrze. Tutaj jeszcze są też jakieś chwaściki, widzę. Dobra. Tu. No i widzicie, tak? Jeden chwast jest gdzieś zbunkszony razem z tym. I weźcie go, dosięgnijcie. I się właśnie nie da. Nie wiem, czy ja tego ogrodu jej tutaj całego nie wykoszę. Może będzie też zadowolona. O, tu z tej strony... O, tu jest chwaścik. No ale... Tu musi być też gdzieś chwaścik i za groma go nie widzę. Nie wiem, może po nagraniu chwilę się spróbuję z nim pomęczyć. Ale no, on ewidentnie jest gdzieś... O, czekajcie, gdzieś tu było? Raz się trafiło, jak ślepiej ku ziarno i na tym się skończyło. Dobra, myjemy. Myjemy, wymieniamy okna. Wcześniej w sumie, patrzcie, nie zwróciliśmy uwagi, jak te okna wyglądają na zewnątrz, prawda? A to całkiem elegancko wygląda. Dobra, tu myjemy. Co za bałagan? Czekajcie, tu gdzieś coś... O, brudne jest. Dobra, tutaj to ja mogę sobie śmieci od razu posprzątać. O, kubeczki. Tu też jest brudne. No, ale ogród, patrzcie, już w 100% jest, bo jest, że wyczyszczone zabrudzenia, wyczyszczone wszystko. Ja sobie, jak tu jest pięknie. Naprawdę przecudownie. Ale patrzcie, tutaj jestem i tutaj to są dalej chwasty do wyrywania. A już jest, że niby ogród jest wysprzątany, tak? Więc teraz to już tylko moja dobra wola i intencja, tak na dobrą sprawę, żeby jej to wszystko ewentualnie jeszcze podoczyszczać, o, i powyrywać te chwaścioki. No dobra, tutaj już nie ma. Co ja tu mogłam? Zetnij drzewo? Nie, coś nie drzewa. Dobra, okej. Okay. A, tu jeszcze mam jakieś parę chwastów. Jeszcze coś gdzieś tu? Znowu jakiś ukryty chwast? Uwielbiam ukryte chwasty. Dobra. Tutaj jeszcze coś ma parę. Nie, no, chyba te chwasty nie będą jej przeszkadzać. Dobra, ja się tym zajmę ewentualnie później. Tak, stąd weszliśmy. Tutaj będzie wejście, mam rozumieć. Otwórz. Dzień dobry. Mam rozumieć, że mam się pozbyć śmieci. W ogóle wszystkiego tutaj mam się pozbyć. Tak, sprzedaj regał. Kinkiet się nie podoba pani i drzwi się nie podobają pani. Dobra. Te również. Dobrze. Zacznijmy. Tutaj biały. No. Ja do tego białego coś mam. Nie wiem, jak wy się orientujecie w trendach remontowych, bo ja to tak średnio. To bardziej trendy budowlane niż remontowe. W każdym razie, jeżeli się orientujecie, dajcie mi znać, czy teraz jest jakaś moda na ten biały. No, ja do białego z reguły przekonania nie miałam, bo zawsze uważałam, że kolor biały w pomieszczeniach kojarzy mi się z psychiatrykiem. Tak, i nie preferowałam, a teraz ostatnie czasy mi osobiście się bardzo spodobał i gra też, jak widzicie, dość dużo narzuca mi tego białego, więc no, się zastanawiam nad tym. Też tak patrzę, że domek jest dość spory, więc znowu pewnie poświęcimy na niego kilka odcinków. I też jestem ciekawa, czy to jest już przedostatnie zlecenie, bo zauważcie, że wcześniej mieliśmy 3, teraz zostały 2. No ja jestem ciekawa, czy potem będzie już tylko tamto jedno, czy jeszcze coś nam się objawi, że tak powiem. Dobra, to też muszę pomalować, żeby ładnie było. Dobrze, co tu jest? Szafa, świąteczne drzwi. Pani już do świąt się szykujesz? Może i tak. Dobrze, to wstawimy te drzwi tu. Dobra, chyba nawet równo. A
Pani, no właśnie, tak się zaczęłam martwić, co z podłogą, bo tutaj ta podłoga to taka nie najokazalniejsza, ale tutaj ładne płytki pani wybrałaś. Dobrze, teraz weźmy sobie, aha, taką szafę chcesz, to ja może najpierw drzwi wstawię. Wstawmy je właśnie o tak. Dobra. I teraz tak, szafa. Czy ona jest duża i mocno szeroka? Ja bym ją dała w bieli, skoro tutaj jest wszystko białe, dajmy to też i białe. Bo chciałam ją postawić o tu i tu drugą, ale widzę, że to nie pyknie, więc dajmy tę szafę może o tak tędy. Raz. O, i dwa. I pięknie, dobra. Ma pani tam coś? A tu szafy, patrzcie, nie da się otworzyć. Dobrze, pierwsze pomieszczenie zrobione. Dzień dobry, drugie pomieszczenie przed nami. Widzę już syf i brud. Dobra. To chyba pani będzie chciała sprzedać, coś mi się wydaje. Dobra, więcej syfu, więcej... A to nie jest syf? A wygląda jak syf. Przepraszam w takim razie. Co tu jeszcze? Tutaj widzę, że coś jest. Nie, to chciałam to do czyszczenia. A tutaj widzę też... paskudnie dość. Dobra, i jeszcze tutaj coś było brudnego. Dalej jest coś brudnego? Dobra, gdzieś coś to już posprzątałam. Dobrze, to... A tu gdzie... A tutaj są butelki. Taki jest ten, że nie widać, co tu tak na dobrą sprawę jest. Teraz tu, dobra. I jeszcze tutaj... Chodzi o żarówkę. Dobra, żarówkę chodziło, fakt faktem. A jeszcze jedna. Ale jeszcze coś tu jest. Mam nadzieję, że ona zechce to sprzedać i ja zobaczę, gdzie jest ten sprzedaj. Drewniana misa. Rozumieć, że to jest brzydkie? Tak. Krzesło. To po co ja naprawiałam ten żyrandol, skoro ona go chciała sprzedać? Dobrze, że dywan chciała też sprzedać. I znalazł się mój ostatni śmieć. Dobra, rzymska roleta się nie podoba. Dobrze. Wazony się nie podobają. Który? Dobra, te były wymieniane, to te się drzwi nie podobają, pewnie te też. Krzesło glamour, nie wiem, które to glamour. Bo one wszystkie są glamour. Dobra, krzesło wysprzedane, ciemna roleta. Gdzie pani masz jeszcze roletę? A, tu, przepraszam, nie zauważyłam. Podwójny kredens. Ona ponoć dużo zmieniać nie chciała. Ponoć. Dobra, sprzedałam chyba wszystko, co chciała. Dobrze, to teraz tak, panele. Pani chce nowe. O, proszę bardzo. Tutaj pod drzwiami też zmienię, żeby było od razu. Zauważyliście nową tendencję? Nie tego. O, i takie panele pani chcesz? A co tu pani masz? Teraz zobaczymy. Ja bym do niej widziała te kwiatuszki, wiecie? Że nie sprzątam najpierw całego domu, tylko od razu się biorę po kolei. Tak stwierdziłam, że dzisiaj zrobimy inaczej. Co napraw? Gniazdko elektryczne. Zaraz pani. Wszystko pani chcesz w tych panelach. Dobrze, że zostawiłam... Zostawiłam, prawda? Tą białą farbę. Bo w koło okna chcę pomalować. Zostawiłam, dobra. Okej, zamknij te drzwi. Mam nadzieję, nie wystarczy mi tych paneli, nie okłamujmy się. Nie okłamujmy się, bo za mało ich wzięłam. Podejrzewam coś, że ten domek mi się spodoba, tak jak ona tutaj sobie wymyśliła, to może to być dość ładne. No w końcu też i artystka, nie? Dobra. Najwięcej paneli się o tutaj marnuje, wiecie? Czy to ten obraz, co to szanowny pan Delikwen dał dla babuni? No, nawet na połowę mi nie wystarczy, no ale dobra. Które gniazdko mam naprawić, też się zapytam. Mam to w kącie po prawej? Zaraz zobaczymy. Tak, to trzeba naprawić.
I śrubeczka. Jeszcze jedna końcóweczka. I trzecia. I cyk, pyk. Siup, siup. Hop. I jest, dobra. Pięknie. Dobrze, musimy jeszcze panele dokończyć. Dawaj te panele. Ile nam zabrakło? Ale dobra, wezmę dwie paczki, najwyżej jeszcze dokupię. Tak, pisaliście mi, że ręce można zmienić na damskie. Powiem, że ręce mi tutaj jakoś najmniej przeszkadzają w tej grze. Jako jakieś, nie wiem, braki czy coś. Naprawdę dzisiaj, zanim zaczęłam nagranie, byłam bardzo poirytowana grą, która cały czas się wykrzaczała. No ale na szczęście wszystko działa, bo no już się martwiłam, co dalej. Patrzcie, teraz idealnie wystarczy i nawet i zostanie. Nie zostanie, braknie! Nie ma tak dobrze, Madziu. Dobrze, kupujemy jeszcze jedne, kup. Dawaj. Daj tu, bo tutaj też są niedokończone. I to też się liczy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale się liczy to. Tu. Dobra, i tu widzę jeden. Czy tu za tą? Tak, za szafeczką też nie ma położonych. Proszę tą szafeczkę przesunąć. Tak, i jeszcze potem garnki będę naprawiać. Ajajaj. Już 100% 100. Odłóż. Dobra, teraz tak, skórzane rzeczy jakieś tu do kupienia. Pani, weź ty te talerze, trzymaj w szafce w kredensie, rzucasz gdzie popadnie, a potem będziesz płakać, że pamiątka po babci pobita! No, nie szanowali podczas remontu. No. Masz o tu. Masz jeszcze filiżankę wstaw gdzieś tu. Takie pierdoły powinny być wynoszone przed tym. Przed remontem, a nie jeszcze mam się z tym bawić. To się nie kalkuluje. Dobra, dawaj to. Trzeba tu powykańczyć ładnie. O, będzie elegancko. No, jeszcze tu dwa. O, jeszcze ten obraz zaraz prosto powieszę. I farby wystarczyło nawet. Bardzo dobrze. Jak wystarczyło farby, to jeszcze może uda mi się tutaj to zamalować. Pani! A ja te panele już sprzedałam! No nic. No nic, kupię jeszcze raz, no bo co zrobisz, nic nie zrobisz. Jak ta woda za oknem w ogóle ładnie tam się robi. Dobra, dawaj tego jednego panela. O! Odłóż te panele. Dobra, resztę możemy już sprzedać. Dobrze, kupujemy. To tak, po pierwsze to jest te drzwi. Ja te drzwi zrobiła jej w spalonym buku, bo ona ma wszystko tutaj już ciemne. Dobra, tutaj dajmy na pierwsze... A tutaj też bym chciała szkło, szkło, o, niech tak wygląda i spalony buk, uchwyty niech będą jasne, dobra. No a tutaj raczej widzicie, na ciemno robi to mieszkanie, w sensie takie dodatkowe elementy, to niech to też ma ciemne. Dobra, obraz miałam pani powiesić równo. Jeszcze coś do poprawienia tutaj, nie? Dobrze, to tak, co ty tu chcesz, kobieto? Skórzana sofa, dwa fotele, stolik... Jeszcze więcej garów! Jak mnie to cieszy. Dobra, pokażcie. Ona ma chyba to w spalonym buku. Ten odcień. Dobra, to taki jej stolik kupię. Spalony buk. Nogi. Niech będą czarne. Detale. To są detale. To niech będą jasne. Dobra, i tak. To tak jak tu się wchodzi. A zróbmy jej tu. Dobra. I dajmy teraz tak, kanapa. Jasny brąz, ciemny brąz. Ale poduszeczkę to ja jej dam czerwoną. Poduszeczka będzie czerwona. Tutaj dajmy o tą kanapę. O, tak ma rozrzucone durnowato te meble, że... Nie wiem, czy jest, słuchajcie, sens jej te omeble boczne gdzieś przestawiać. No, nie wiem, dobra. Dajmy na razie ten.
jeszcze dwa fotele. No zanim, wiecie, my to zlecenie oddamy, to ja podejrzewam, że ja się tu jeszcze zastanowię z trzy razy, jak ja to zrobię i co ja bym tu jej poprawiła. No ja nie bym te gary wywaliła, no ale co? Co zrobię? No ma jakiś sentyment, to dajmy. Nie, dużego nie chcę. Te będą srebrne, tamte kupię złote. Masz pani, o, na sałatkę, na kurczaka i na frytki. Dobra, teraz co kolejne? O, teraz zrobimy złote, kolejne talerze. O, tutaj postawię to mniejsze. Na bezę, na muffinkę i na babeczkę. Dobra, zrobione. Nie, to jakoś trzeba będzie przestawić, nie wiem, czy koloru nie zmienia. Zastanowimy się. Dzień dobry. Renowacja mebli nas czeka. Super, lubię. Lubię, naprawdę podoba mi się. Żyrandol się nie podoba. Na pewno jeden i drugi. Drzwi się nie podobają. To dopiero co wymieniałam. Rolety pewnie nie będzie chciała. Zaiste. Dobra, to się jednak podoba. Ale to jest brzydkie. To jest brzydkie. To. Bałagan też można sprzątnąć. Dobrze, że nie każe mi naprawiać tych wszystkich krzeseł. Naprawdę, już szanuję tą kobietę. Dobra, jeszcze coś. Sofa, dobrze. Drewniane krzesło. Gdzie jest krzesło? Zaraz, bo ja jeszcze porządki tu wprowadzam swoje. Krzesło. Tu krzesło, dobra. Wyczyść zabrudzenia, tak, jak najbardziej. Akurat takie sprzątanka to ja najbardziej chyba lubię. No, i pięknie ten włącz. Dobrze, co jeszcze za mną zostało? Sufit, dobra. Tu gdzieś w rogu coś? Dobra, zeszło. I jeszcze tu. Tu. Dobra. Panele, może ja sobie najpierw panele położę, a potem się wezmę właśnie za to. No, okej. Okay. Tutaj też dodam. A później się weźmiemy za renowację. Tu. Tu pod tym. Dobra. Już, pani zadowolona. To teraz tak, kup przedmiot. Ścian nie robimy? Naprawdę? Jestem zdziwiona. Dobra, bierzemy się za renowację tego ustrojstwa. No trochę tu tego będzie. Które mi się przewracało? Aha, tutaj, to w tym wypadku się nie przewraca, tu się sami obracamy. Dobra, zróbmy je jasne. Dobrze, teraz to. Bo jak wcześniej robiłam jakąś kotwicę czy ten kanapę, to by się rozbierało na części, wiecie? I wtedy ja mogłam sobie ten, którymś klawiszem przerzucać, więc stąd teraz byłam zaciekawiona, co tutaj się podziało, tak? Dobra, jeszcze ta część, jak widzę. Od spodu również? Dobra, okej. Okay. Tak, wróćmy do tego koloru. Osobiście lubię właśnie jasne drewno. Zobaczymy, jak to tutaj będzie się komponowało. No pokój sam w sobie jest jasny, więc myślę, że jasne elementy też dość dobrze będą tutaj współgrać, prawda? Dawaj, jeszcze tu od spodu ci podjadę. O, dobra. Dawaj to coś. To jest na te, na pedały. Czy jak to tam się zwie? Dobrze. Mógłby kolor się wybierać naprawdę automatycznie sam. Że skoro to już było używane, no to dobra, to niech od razu będzie. Chcemy zmienić, to sobie wtedy klikamy. Byłoby to uproszczenie duże, wiecie? Dobra, nogi. Jak przewróciło. Od razu mi się nie wiedzieć, czemu z nogami krowy skojarzyło, nie obrażając tutaj zwierzątków ani nikogo, ale tak mi się jakoś skojarzyło.
Dobra. Aha, tak się nogi zmienia, bardzo dobrze. A, jeszcze tutaj. To tylko jest 1%? Myślałam, że jakoś więcej. Dobra. Malujemy. Od razu inne też da radę zaciągnąć, jak widać. Widzę bardzo dobrze. Procenty też ładnie tu lecą z wykonania. O, już. Dobra, i co? I klawisze zostały. Klawisze, jak widzę, można oddalić? Nie. Można przesunąć się samemu, dobra. Rozumiem, że klawisze tylko wyczyścimy, tak? No i pięknie, no i zrobione. I działa i gra muzyka, dobra. To teraz tak, no nie malujemy ścian, aż dziwne. Dobra, sofa, znowu stolik, krzesła, stół, żyrandol, drzwi. Wolę drzwi najpierw. Jakieś drzwi robiliśmy w buku, prawda? I tutaj zostawialiśmy szkło i rama była w spalonym buku. Dobrze, więc tak, tutaj te drzwi postawiłam chyba tędy, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze, a te w drugą mańkę. Okej. I teraz tak, stół. Stół, sofa. Matko, nie wiem, gdzie to ustawić wszystko. Stół może tutaj bardziej bliżej kominka. Zaraz zobaczymy, jakie wielkości ten stół jest. Ja bym go dała jasny. O, będzie do fortepianu pasował. Powiedzmy tak tu. Nie wiem, największy problem mam z tym, słuchajcie, że... że rzeczy, które już tutaj są, mi po prostu zwyczajnie przeszkadzają. Ja bym je gdzie indziej po prostu poumieszczała. Nie wiem właśnie, czy przed kolejnym odcinkiem nie zrobimy sobie takiego małego przemeblowania. Ja sobie osobiście tutaj jego nie zrobię. Stój tu. No bo tak, bo na przykład fortepian w całkiem innym miejscu dała. Tutaj też jasne. O, takie wszystko, jak jest detale. Kremowe może być. Tutaj na przykład stolik. Na przykład macie ten fortepian, ja bym przyniosła sobie tam. Więc tutaj bym miała piękne miejsce już na stół. Tak? I tutaj by właśnie była obok kanapa, macie. Tutaj weźmiemy kanapę w jasnym kremie. Poduszeczka czerwona, nogi kremowe. Bardzo dobrze. O, i tutaj patrzcie, tutaj... No podsuń się, tu kanapa. Stolik bardziej, o proszę, tu. No a ten fortepian, no przeszkadza. A go przyniosłabym o tak. Macie. I tutaj teraz ten stół przesunąć bliżej tu i gra muzyka, no. Dobra, tutaj co? Kinkiety. Tutaj żyrandol. Żyrandol bym chciała po pierwsze w złocie, po drugie nad stołem. Że stół będzie przesunięty tu, to go przyczepię tutaj. Dobrze, i teraz dajcie kinkiety w takim razie. Też w złocie. Trzy kinkiety mają być, tak? Powiedzmy, jeden będzie tu, drugi tu, ten trzeci dam tu. Ja bym też ich więcej na przykład dała, żeby to wyglądało. O, macie, i teraz jeszcze kwiatków jej się zachciało, dajmy fioletowe. Też chyba z trzy, prawda? Mogę na kominku? O, i jeden tu postawię. No i mówię, ja bym to przemeblowała całkowicie inaczej. Poustawiała. I najprawdopodobniej tak zrobię i to samo zrobię tutaj. Bo tutaj na przykład te regały wszystkie bym wrzuciła na jedną stronę. W drugim tutaj przy oknach zrobiła właśnie taki kącik kawowy, a nie pełno gratów, talerzy i nikomu to nie jest potrzebne. Ja rozumiem, że no taki kiedyś styl był, ale no bez przesady. Tak samo obrazy bym sobie poprzemieniała, żebym te kinkiety mogła jakoś po ludzku zrobić albo dodać ich więcej, nie? Dobrze, co tutaj mamy? Tutaj jest jakiś mały ten, to powiedzmy, że ja go zdążę tylko wysprzątać na chwilę obecną. Tak patrzę, że to okno inaczej wygląda i mnie to zastanowiło, jak, co i dlaczego. Dobra, tutaj jeszcze sufit i tu. Dobra, i tak, sprzedajemy jak zwykle dywan. Szafka się nie podoba, to się nie podoba, to... Krzesło.
Jeszcze coś? Panele i płytki, czyli co? To wszystko zostaje tak jak... no, tak jak chcesz, tak? Mam rozumieć. Dobra, panele. Akurat muszę powiedzieć, że do paneli to ona ma jako taki gust. Jeszcze panele bardzo ładne wybiera. Dobra, panele są, a natomiast na ściany co chcesz? Coś takiego. Zostawiam w całości, bo mi się w całości to podoba. Obstawiam, że tutaj no tyle paczek pójdzie. Chyba tak. No i w sumie tylko tutaj mamy, patrzcie, to do ułożenia, ale też ja bym sobie tutaj to jakoś inaczej poprzestawiała i ja to właśnie do kolejnego odcinka zrobię, żeby to właśnie miało ręce, nogi i jakiś wygląd. Tak samo macie budżetu... Zamknij to. Budżetu mamy jeszcze dość sporo, więc ja najprawdopodobniej tam też podokupuję sobie jakieś kinkiety, żeby to wyglądało. O, tutaj widzicie, białą farbką trzeba okna w koło popociągać. No słuchajcie, bylibyście zadowoleni, gdyby właśnie o tak tutaj sobie zostało bez tego? Tutaj wszędzie panele położone, a tutaj stara tapeta w koło okien. Przecież to no, wiocha i tyle, nie? Dobra. Dobrze, ja słuchajcie, sobie sama dokończę kładzenie tych paneli i zobaczymy się w kolejnym odcinku, będziemy kontynuowali to zlecenie. I tak jak mówię, ja sobie tutaj jeszcze to troszkę poprzemeblowuję, niech pani Beatrice będzie bardziej zadowolona niż ustawa przewiduje. I najgorsze miejsca te pod tymi oknami i paneli mi nie wystarczy. No nic. Dobrze, kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.